Hej, siemanko wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w drugiej części poprzedniego odcinka z Lordaeron on the Aftermath, Warcraft, Shadow of Rosa, to tak musi być to kurde cały czas, po co ja to mówię zresztą. Ale, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę, patrzcie, Keltu wyprowadza Naxxramas, chodź na Naxxramas, zobaczymy co nasi tutaj przyjaciele robią. No, w poprzednim odcinku nie zauważyliśmy, jak stracili tutaj nasi przyjaciele Silverhandu Aleksandrosa Morgana, przez co są teraz Scarlet Crusade. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle. Tak czy siak, Andorra jest wow, pod panowaniem nieumarłych, których jest tu masa. Tego tu jest po prostu ogrom, ja nie wiem, skąd to się tutaj wzięło. Venture Bay in Northred has been destroyed. No, bardzo mi przykro, ale baza została zniszczona. Wow! Tutaj znajduje się Belgan i parę jednostek krasnoludzkich. No, Skercz sobie przyjmuje te punkty. Nie, nie, nie wiele wam tutaj zostało. The prosecution is perfect, the dungeon is perfect. Kolejna rzecz, której nie wiem, co się stało. No ja próbowałem ogarnąć tam różne zasady tego działania i w ogóle, a tutaj wychodzi na to, że tam nic mi nie dało. Tutaj troll się szykuje na ten Tolbarat, ale nic z tego nie biorą. What are you doing, motherfuckers? Budynek jest gotowy. Miasto sojusznika potrzebuje. Summer został przejęty przez Spadia. Oh, oh yeah, that bastard. Who killed my ogre base? You can still get top of my base, ogre. Yeah, I know. Oh, he didn't quit. Aha. Przejęli bazę tutaj, więc są teraz Scarlet Anslav. Zaatakowali wroga. Okej. Co tutaj się dzieje? O, jednostki krwawych elfów próbowały wejść do Silvermoon. Zająć Silvermoon. Ach, mi przykro. Jak mi przykro, że tego nie zrobicie, bo jesteście głupi. Nie no, zakładam, że to jest nowy gracz i on nie wiedział. Mógł nie wiedzieć. Wielu rzeczy się nie wie na początkach swojej gry. Ja na przykład bardzo wielu rzeczy nie wiem. Na przykład ja nie wiedziałem, żeby tutaj, przepraszam, tutaj wysłać bohatera, bo tutaj bohater odkrywa to wszystko, a nie jednostki, ani to, że to ty wejdziesz po prostu. Ja tak myślałem, jak pierwszy raz grałem. Brawo, brawo. Tak, to było nawet na filmiku. Już się ze mnie ludzie śmiali. Zeszczą nasz święty Gaj. Ja się zastanawiam, gdzie on ma te punkty. Jeden jest tutaj na wyspie. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. A tutaj trolle sobie siedzą. Te trolle tutaj siedzą już od dłuższego czasu i tak widzę, że się nie przemieszczają. W ogóle ten gościu gra, czy nie gra? Deal with a crypt of Alhwydon, Aglesów Star. Coś ten Forsaken tutaj szaleje. Nie. To nie wiem. Aha. No, trolla nie ma, bo już to poszedł. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Smutne. Zobaczmy, co tam u trolla. Troll zrobił sobie bazę koło Ironforge. Nie wiem, czemu jeszcze nie wysłali ludzi do Gnomergan i nie zajęli. Aha, tutaj zajął DMC. Leć, czasie, leć, maleńki. Dark Horde całkiem dobrze sobie radzi tutaj na Outlandzie. Mają Shattrath. Tutaj, Vadal. Shattrath City, pamiętam. Nie wiem, czemu oni się tutaj bloodlastują. Czy oni się z kimś biją? To jest dziwne, ale chyba tutaj się nic nie zmieniło od czasu, w którym zaglądałem tutaj. Oprócz tego, że pozajmował sobie budynki jednostki. No, ale to po prostu posiadanie czasu to jest taka fajna umiejętność. Fajna rzecz, bo możesz sobie robić upgrade, możesz budować sobie spokojnie. Krasnoludy z Eripik próbują coś zrobić, próbują zdobywać jakieś budynki, miejsce, żeby się troszkę rozwinąć. Boję się, że to będzie bardzo, bardzo zgubne w skutkach. Dlaczego? Choćby z bardzo prostej rzeczy. Tam jest Forsaken, który zaraz może ruszyć. I tak też widzimy, tutaj kilka jednostek wzięło się, ruszyło. Poszła Sylvanas, ona się tam
tańcu nie pierdoli. Podejdzie do Falstada, na trzecie, który jest na trzecim levelu. Będzie myk, 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 myk i już nie żyjesz. No. I co? I co? I gówno. Nie przeżyję tego. Bardzo mi przykro, Falstad, ale ty i twoje wojsko musicie się wycofać. Musicie uciekać. Najlepiej gdzieś, nie wiem. Nigdzie? Usłyszałem jakiegoś smoka. A ktoś, czy jakiś smok został przyzwany? It's my third time. I'm not the best horde. It's my third time. Fucking Legion! Also attack with Dead Lord! I'd kill my hero! I don't have essence! Oj, 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 ale mi przykro. A tak mi przykro, że nie zrobiłeś czegoś, co powinieneś zrobić, nie wiem, 20 minut temu. Miałeś pójść tutaj i zająć to. Ale nie, bo ty żeś, nie wiem co robił. Możeś biega sobie tutaj w Stratholmie, lewo, prawo, góra, dół i umarł. No, to się dziwisz, że nie masz nic. Że jesteś martwy, że nic nie jest. A ten Legion polega, ziomek! Lata w kurwia! No, w sumie tak, tak. To jest najczęstszy rodzaj taktyki, jak gra się Legion. Wkurzać niespodziewanie. Biegasz dreadlordami, które są niewidzialne. Może w dupie. Te, ale nie będzie śmieszne, jak Sylvanas zaraz umrze. No, to będzie bardzo nieśmieszne. If Illidari happens, we can use it. Ej, ale to jest głupie, że krasnoludy nie bardzo tutaj cokolwiek robią. Forsakenie cokolwiek robią, bo tutaj jest stanowczo za mało jednostek. W porównaniu z tym, co mają tutaj, po prostu tracą. Oni dają się im troszkę buffować. Bastard będzie zdobywać level. To niedobre, niedobre rozwiązanie, przyjaciel. Ziomek, jak wolisz, nie uzyskasz mojej pomocy. Ile grasz w tą grę? Nie potrzebuję pomocy, lol. Take cups from trolls. I will take it, bro. Yeah, I know. Wait a moment. Oczywiście, Legion bez sojuszu z się. Co ty? Legion akurat nie potrzebuje sojuszu, nie naprawdę. A... Ej, see for second CP. I tu. No dobra. Nie wiem, o co im chodziło. Co się dzieje? Zeziewłem. Główne siły nieumarłych znajdują się tutaj. O, Arthas. Co? Więc jednak żyjesz. Bardzo dobrze. Już było bardzo mi przykro, jak zobaczyłem cię martwego. Naraz, Nidragosa została pobrana stamtąd. Po prostu, możliwe, że po prostu 5 minut nie mógł brać udziału w grze. Też opcja. Co się dzieje z kultem? Wyprowadza dalej na spacer Naxxramas? Decha will come to Salt Endress. Okej. Modernizacja zakończona. What? Oh. Zostaliśmy zaatakowani! I can't make... Hard. Nie wiem, o czym oni mówią. Nie wiem, o co im chodzi. Dziwi się, że jeszcze tutaj nie przeszli. Zostaliśmy zaatakowani! Mieliby tutaj już control pointa. A co się tu dzieje? Tyrshan troszeczkę się broni, bo został troszeczkę zaatakowany przez płonący Legion. A to tam mały atak, więc nawet się nie zmęczą. Jakoś tak dziwnie mi się to nagrywa, bo tak wszystko tutaj wolno działa, wolno się dzieje. Właśnie, nigdy nie wiedziałem, na jakiej zasadzie to działa. Bo tutaj się tworzy kładka, po której można przejść. Tak? Zostaliśmy zaatakowani! Arcane Shield Generator.
Muszę przyznać, że całkiem wytrzymałeś to gówno. Skoro aż tyle pojazdów musiało, tyle pocisków wydać. Uuu, Keltuza, co tu robisz? Gdzie na Ekstramas? Nie wiem. Krwawy elf już nie wiem co ma, nic nie ma z gównem. Biega i umiera. W sumie nie wiem na czym się teraz skupić. Spadzi oficjalnie masz bloka za chujową grę Legiona. Co? Nie rozumiem cię specjalnie, Jon. O! Mr. Pazur wraz ze no w końcu widzę fajny sojusz. W końcu krasnoludy pomagają, zrobią cokolwiek. Ale spokojnie, od północy już zbierają się jednostki nieumarłych. Że ci wielkie zajebą? No, I like, I will, bye bye. Happy. Że w kurwie. Nie, niszczenie kontrol poetów jedną jednostką. W kurwie. Me as well. Happy. Oni są nubkami. Co? Happy chyba nie słuchał. No, jeżeli zaraz te jednostki się nie cofną i nie pomogą, to może być niezły sajgon. Chociaż nie, no tutaj jednostek nieumarłych jest za mało, Falstad sobie bez problemu będzie dawać z nimi radę. Tutaj nie powiem, że mają małą siłę ognia. Wystarczającą. Tutaj musieliby całą armią przyjść, żeby tutaj w końcu zrobić coś dobrze. No to trochę mnie dziwi, że tutaj specjalnie się nie ruszyli. Całą armią Forsakeni, żeby zająć. No dobra, mamy Sylvanas na 10. To jest duża pomoc. To jest naprawdę duży boost. Ten ultimate dookoła to też robi swoje. Zaraz będzie martwy. O. A potem... Potem będzie trzeba załatwić Tears for Agents. Nie wiem co tutaj... Nie wiem w końcu jak to działa, co się tu dzieje. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Oni wchłaniają moc studni. A na kogo? Na Varimatrasa. Nasi wojownicy zaatakowali... O. Miasto sojusznika, musimy wesprzeć naszych sojuszników. Kurczę. Nie specjalnie wiem, od którego levelu można przyzwać tego, Jaydena. Chyba od 15. Varimatrasem. Albo Morganisem. Nie pamiętam. O, sorry. Balnazar jest tutaj. Czempion ze sprzymierzonej armii. Scarlet Assault ma całkiem sporo jednostek, zobaczmy na ich upgrade'y. 2-2. No, w tym momencie to nie jest wcale tak dużo, czyli zapewne mam minutę, mogliby trochę ich mieć więcej. Ale... A spokojnie. Dziwię się, że jeszcze nie zajęli tych budynków troli. O, zmierzają do Deathhome. A potem Ghostlands i północ. O kurczę! Horda się tu teleportowała. Ale nie, wróćcie! Wróćcie, albo kurde, pomóż mu iść szybko tutaj. Bo jak nie, to będzie naprawdę słabo. Będzie bardzo słabo. Szybko. Szybko, Hordiak. Pomóż, bo tutaj jednostki giną. Back, move this, south, units, I will destroy. We have no choice. Him, we have. We don't. Take Sunwell and back. Out. Go. Dude, really, go. Back. To jest właśnie niemożliwość dogadania się. To jest prawda. On powinien iść. Teraz powinien przejść do przodu. Tutaj za wiele budynków nie jest jeszcze rozwinięte. To daje nam dużą szansę. Macie naprawdę dużo czasu jeszcze, żeby zabić Sunwell. We can't lose south. Kurczę, trudno przegrać południe. Ale będziecie mieli Sunwell. We can really, I will back and destroy him. Dużo smoków. Smoki są mocne. To jest prawda. Albo jedno, albo drugie.
Sunweb w tym momencie może być o wiele ważniejsza, bo danie im kilku leveli i kill Jaydena jest naprawdę bardzo, bardzo dużą stratą. Może wpłynąć na całkowitą zmianę przebiegu walki. Tutaj Mephisto próbuje coś robić, no ale tam mu nie wyjdzie zbytnio. Sunweb zostało przejęte, pobieranie siły zostało zatrzymane. You can take it solo. We have lost control of the Sunweb. Czekaj, oni byli w sprzymierzu? Ja pierdolę. No, back south. Dude, really. Ja mimo wszystko próbowałbym brnąć z tym do końca. Strata tych punktów nie jest zbyt duża. To nie będzie aż tak bardzo boleć. O kurwa. I to nie jest summoner? To jest bohater? Jesteśmy atakowani! Makteridon. No tak w sumie patrząc, tutaj niewiele ma się lewej, więc tam żaden problem. Ale ten przyzwanie tego murmura to jest kurwa niezły. Stop Legion, you take some. Stop, come on! Jesteśmy atakowani! No i musieli się cofnąć. Wszystko po to, żeby ruszyć na Happy'ego. I znowu mi się nie pojawi... Nie wiem co się dzieje, że mi to czasami znika. Jeżeli... O! Będę bardzo... bardzo... Czemu idiota Happy? No i co z tego, że was zaatakował? Boże, to jest gra, o to w tym chodzi. I to jest bardzo mądry, lubię go. O to chodzi. W momencie, kiedy jeden atakuje, słania plecy, przez co może ktoś inny zaatakować. O to w tej grze chodzi. Jeżeli masz dobre info, jesteś w stanie zrobić bardzo dużo. Jeżeli nie masz info, jesteś w stanie zrobić niewiele. Często świadomość tego, gdzie znajduje się przeciwnik, może bardzo mocno wpłynąć na przebieg całej batalii, całej bitwy. Happy masz ok. No i jego chyba akurat w tym momencie mało to. Mnie zresztą też by to mało chodziło. Zwłaszcza w momencie, kiedy jestem skupiony na walce, moje jednostki umierają. Ale z tyłu ten murmur, kurde, naprawdę może być potężny. Tym bardziej, że większość wojsk z tyłu się zablokowała, nic nie robi. To daje... W tym momencie... Dziwię się, że jeszcze tych smoków nie ruszę do boju. Ci rzucają Bloodlust, ale chyba tylko na siebie, to niedobrze. Nie, z tym bardziej wysunąć się do przodu. Te jednostki powinien poruszyć. Ja zakładam, że tego jest za dużo na jeden moment, żeby to tak ogarniać, ale mimo wszystko robi dobrze. Robi dobrą robotę. Ciekawe, w czym bije swoje jednostki. Nie, nie bije. Materidon, Red Blackheart, Sojusz w walce. Bohaterowie przyszli. Kurczę, no. Lol, co to za dziwny ult. Ale kumam, o co chodzi. To wszystko przebiega i atakuje i bije. To jest... W jednej grze bodajże w Outer Party był taki motyw, że posiadaliśmy Rexara. To znaczy mieliśmy unikać szarżujących jednostek, które wysłało Rexar. No to na tej samej zasadzie. To jak się zderzy, to robi robi kupę. Coś... Oni się teleportują do tyłu? Oni się wycofują? Na tego bohatera. No dobra, jesteście w stanie to wygrać jeszcze. Jak dobrze pójdziecie, to wygracie. Szczerze nie spodziewałem się zwycięstwa, no tym bardziej, że tutaj spora jednostek nie wzięła udziału w walce. Duża strata. Ci Warlockowie mogli mieć swój duży wpływ, ale jednak, nie mieli, niestety. Na chwilę obecną musiał się wycofać do Burning Steps, do swojego Outlandu. I teraz musi tutaj za wszelką cenę zbierać jednostki. Więcej upgrade'ów, mocniejszy będą, będziesz mógł sobie o wiele lepiej radzić. O, a ten sobie tutaj Erfan Elementalis sobie popierdala. A co u ciebie, Kaltasie? Głupi Kutasie. O, znowu Legion traci ten punkt kontrolny, jak mi przykro. A już znowu był w połowie pochłaniania sobie. A co? Scarlet Anslav przyszło i zabrało. Nie ma tak dobrze, sobie powiedzieli. Nie ma tak dobrze. To jest nasze teraz i teraz.
nikt nie będzie mógł jej przejąć. A co? Wow! Dalaran ma teraz poważne kłopoty. Całe wojsko, jakie było na Northrend pod władaniem plagi, ruszyło do boju, ruszyło w kierunku Dalaran. Nawet samo Naxxramas chciało ruszyć z pomocą. No jednak było troszeczkę mocniej obijane niż do tej pory. Te wieżyczki chyba mają takie zadanie, nie pozwolić się to przedostać Naxxramas. No i tak mimo wszystko trzeba powiedzieć, że tutaj są takie wieże, które naprawdę robią potężne obrażenia. Nie pamiętam, które one. To chyba to. Nie, to są te... Tak. O 250 obrażeń. To niejednokrotnie są tak srogie obrażenia, że... trzy ciosy i jednostka pada. Gdzie na zwykłą jednostkę trzeba tych ciosów wiele więcej. Czy oni sobie poradzą? Tutaj cały czas są przyzywane jednostki, przyzywane są tutaj elementale. Walka trwa. Jak im pójdzie, zobaczymy. Ilościowo na pewno przewaga jest po stronie plagi pod dowództwem Alixa. Ale zaraz Arthas umrze. Za chwilę kogoś nie wchłonie, będzie po nim. Arthas! Arthas! No! Arthas! No! No nie, przeżył. Więc no, na razie może czuć się bezpiecznym, ale cały czas jest obijany. Ma tylko 236 punktów zdrowia, to nie jest dużo. Musi szybko wchłonąć jakąś jednostkę, bo inaczej nagle może obudzić się z ręką w nocniku. A ten będzie o wiele za późno. Ja w losku zrobię sam wydał z Wretched. Tak. Ja się nie dziwię, że tutaj oni czekają, żeby to znowu przejąć i zabrać, bo to jest mimo wszystko baza. To jest, która da ci sporą ilość leveli, jeżeli tego nie przejmie. To jest Spadziu. No, Spadziu przejmuje cały czas ten. Oj, no nie będę tak męczyć i męczyć. Skelet, can you absorb? I can. Nie dziwię się. Jak sobie radzi? Dobra, tak sobie tak... Aha, krasnoloda już nie ma. To niedobrze. Kogo nie ma? No nie, dwa? Wow. W sumie rozejrzyjmy się. Kogo tutaj mamy? Warlord Zilla. I Necrosh, Skullcrusher. Mamy go na 10 i on na 11. Dobre levele. Jeżeli chodzi o Silverhand, Balnazar na 6, Reynold Morgraine na 11. Syn Aleksandrosa Morgraina. No i Beiren Westwind. Beiren. On need control, I can't, we not ally. Go a plan. In the start, this didn't work, bro. I share you, but you didn't have it. Oh. Da. Fuck, teraz się stało. Nie jesteście już przymierzeni, co? Jesteście. Siki bryki. Dalaran upada. Niestety, bardzo mi przykro. Bardzo ładnie wyglądało. Nawet Dalaran została zniszczona. Ich moc i sekrety znikną ze świata na zawsze. Tum, tum, tum. Aż mu serce dłubnąć w łóżku. Północ wygląda już zdecydowanie spokojniej. Bezczeszczą nasz święty garb. Legion i krwawe elfy dostają w srogi pierdziel. Wszystko umiera. Jest piękne. Jestem gotowa. Jestem gotowa. Jestem gotowa. Apex X. Jestem gotowa. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Jestem gotowa. Co mogę teraz powiedzieć? Z tego, że są przygotowania. Mamy tutaj naprawdę dwie potęgi. Sprzymierzeńców z Hordy i Dragonokla oraz nieumarłych. Jeden z nich pokaże, co to znaczy potęga. No tutaj niestety Sylvanas zdaje radę sobie sama w większości sytuacji. Jest naprawdę potężną jednostką w tym momencie.
zaraz sobie... O, ho, ho. Ewa zaraz dojdzie do walki Hordy z Dark Hordą. Zobaczymy, kto jest tą prawdziwą częścią. Kretinio, ja bym go wycofał. To jest potężna jednostka, ty ją stracisz w tym momencie. Wiemy. Dobra. Widzieliśmy, co się działo. Kto przejmuje władzę? Kto rządzi w tym całym zaparszywiałym terenie na Azeroth? Ale o tym, kto sobie poradzi w Outlandzie i pozostałych terenach, dowiecie się już w następnym odcinku. A tymczasem bardzo wam dziękuję. Zostawcie łapkę, walnijcie komentarz i trzymajcie się. Cześć.